W ubiegłym roku w tym miejscu trzeba było wyciąć część chorych drzew, dlatego zapadła decyzja, by na miejsce starych drzew posadzić młode. Mamy tutaj przygotowane na dzień dzisiejszy 7 tysięcy sadzonek. W sumie na tej powierzchni, na której tu jesteśmy, ma być wysadzone ponad 30 tysięcy sadzonek. Zapał ogromny. Po przeszkoleniu wszyscy bardzo dobrze potrafią sadzić, także na pewno ten las będzie rósł. No wszystkie te drzewa, które z naszego środowiska znikają, należy później odtworzyć, prawda? Bo to, drzewa to nasze płuca. Jeżeli ich nie będzie, no nam będzie się na pewno gorzej żyło. W akcji sadzenia wzięli udział m.in. seniorzy, grupy strażaków ochotników, przedstawiciele Gazety Polkowickiej. Każde nowo posadzone drzewo to mnóstwo korzyści zarówno dla ludzi, dla zwierząt, dla środowiska. Dlatego cieszymy się, że jako redakcja Gazety Polkowickiej możemy dołożyć swoją cegiełkę i wziąć udział w tej fantastycznej akcji. Do akcji przygotowano 7 tysięcy sadzonek sosny.